Tekst manny na 27 stycznia. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 23 Komentarz parauzyjny Nie wystarcza, że uznajemy, iż grzech w swych rozmaitych formach jest złem i że postanawiamy walczyć z nim, ponieważ jest przez Pana zakazany. Oprócz tego powinniśmy wykorzenić ze swego serca każde pragnienie, każde pożądanie wszystkiego, co nie jest przez Pana całkowicie pochwalane. Jaką czystość serca i życia, a zwłaszcza myśli, oznaczałoby to dla tych, którzy przyjęli imię Chrystusa. Wielu nie dostrzega takiej potrzeby i stale jest nękanych pokusami. Chociaż zewnętrznie unikają rażącej niemoralności, skrycie żywią sympatię do rzeczy potępionych i gdyby tylko nie były one zabronione, pragnęliby się nimi cieszyć. Reprint numer 2479 Komentarz epifaniczny w Serce musi być strzeżone z wszelką pilnością. Tak w odniesieniu do tego, co do niego wchodzi, jak i tego, co z niego wychodzi. Z wielką uwagą i starannością powinniśmy zagrodzić złu dostęp do serca i napełniać je dobrem. Jeśli tak będziemy postępować, nasze życie przyniesie dobro, a nie zło. Jak człowiek bowiem myśli w sercu swoim, takim jest. W ten sposób kształtują się nasze charaktery i decyduje nasze przeznaczenie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Piąta Mojżeszowa rozdział 5 werset 29 Kto by im to dał, żeby serce ich było takie, aby się mnie bali, i strzegli wszystkich przykazani moich po wszystkie dni, aby się im dobrze działo i synom ich na wieki. Rozdział szósty, wersety piąty i szósty: Będziesz wtedy miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, i ze wszystkiej duszy Twojej, i ze wszystkiej siły Twojej, a będą te słowa, które ja dziś rozkazuję Tobie w sercu Twojem. Pierwsza kronik, rozdział dwudziesty ósmy, werset dziewiąty: A Ty, Salomonie, synu mój. Znaj Boga, Ojca Twojego, i słusz mu sercem doskonałym, i umysłem dobrowolnym, bo wszystkie serca przegląda Pan, i wszystkie zamusły myśli zna. Jeśli go szukać będziesz, znajdziesz go, a jeśli go opuścisz, odrzucić się na wieki. Druga Kronik rozdział 12, werset 14 ten czynił złe, bo nie przygotował serca swego, aby szukał Pana. Psalm 22, werset 27. Będą jeść ubodzy i nasycą się, chwalić będą Pana, którzy go szukają, Serce wasze żyć będzie na wieki. Psalm 31, werset 11. Albowiem zwątlało od boleści zdrowie moje. A lata moje od wzdychania, zemdlała dla utrapianie mego siła moja, a kości moje wyschły. Psalm 57 werset 8 Gotowe jest serce moje, Boże. Gotowe jest serce moje, śpiewać i wychwalać Cię będę. Przypowieści Salomonowe rozdział 14 werset 30 Serce zdrowe jest żywotem ciała. Ale zazdrość jest zginiłością w kościach. To rozdział 16, werset pierwszy. Człowiek sporządza myśli serca swego, ale od Pana jest to odpowiedź języka. Jermiasza rozdział 17, wersety dziewiąty i dziesiąty. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Ja Pan, który się badam serca, i doświadczam nerek, tak abym każdemu oddał według drogi Jego, i według owocu spraw Jego. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. To rozdział 9 werset 4 A widząc Jezus myśli ich, rzekł, przecież że wy myślicie złe rzeczy w sercach waszych? Rozdział piętnasty wersety osiemnasty i dziewiętnasty Ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi, a toć pokala człowieka. Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Rzymian rozdział 2 werset 5. Ale podług zatwardziałości Twojej i serca niepokutującego skarbisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. Rozdział 10, werset 8. Ale, Mojżesz, cóż mówi, blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twojem. To Ci jest słowo wiary, które opowiadamy. Żydów rozdział trzeci werset ósmy. Nie zatwardzajcież serc waszych, jako w rozdrażnieniu, wdzienionego pokuszenia na puszczy. Rozdział czwarty werset 12 Bądź żywe jest słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwszy nad wszelkim miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików. I rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Pieśni 183, 130, 125, 78, 136, 1, 13, wiersze brzasku 102: Módl się i czuwaj. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 4904, pytania. Czy w tym tygodniu pilnie strzegłem, strzegłam swego serca, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.